tam. Dzisiaj ani pióro, ani notes, chociaż pióro się na chwilę pojawią. Dzisiaj ciekawy gadżet, który jak znalazł jest na okres wakacyjny, czyli pojemnik na atrament, podróżny pojemnik na atrament. Czy tutaj ten akurat dedykowany jest to specjalnie do Vacuum Power Filler systemu Viscontiego, ale równie dobrze, jak to pokażę, sprawdza się z innymi sposobami napełniania. Co mamy w tym pudełeczku? Foliową kładzinkę i mamy pipetę, którą łatwiej napełnić ten wąski pojemniczek atramentem niż przelewać ze słoiczka, co może się źle skończyć. I teraz przyjrzymy mu się z bliska. Czarno-przeźroczysty, klasyczny taki stonowany wygląd. Tutaj mamy napisy, a w okienku podglądu mamy zaznaczony maksymalny poziom, do którego ten atrament możemy wlewać. Dół tu lekko wklęsły, natomiast góra płaska z logiem firmy Visconti. No i to tyle. Teraz tutaj, jak zdejmiemy z góry zatyczkę, to ma taka zaskakująca ciekawostka. Taki kawałek prasowanego filcu, który ma służyć do wycierania atramentu ze stalówki, bo jak jesteśmy w podróży, nie zawsze ze sobą mamy czym stalówkę wytrzeć. No i teraz zobaczmy, jak się składa, z czego się składa ten system. Z takiej zatyczki stopniowanej. A tutaj w środku, no nie wiem, czy to dobrze widać, ale to jest taki tunelik gumowy, który jest z góry szerszy, a w środku tak im głębiej, tym węższy, żeby można było dobrze dopasować różnego rodzaju szerokości piór. No i tak to wygląda, że wkładamy do środka stalówkę, tam mamy atrament, no i nabieramy. I to cała filozofia. No i teraz zastanawiało mnie oczywiście, jaką pojemność ma to ustrojstwo. Nalałem tam wodę, bo to łatwiej mi pokazywać na wodzie będzie. Do tego wskazywanego kreseczką maksymalnego poziomu przelewam, no i sprawdzamy, ile to jest. Około 6 ml. A więc 6 razy można pióro napełnić, co jak na podróż jest dużo. Myślę, że nie można tu to narzekać na pojemność. No i teraz mamy nalana tam woda, włożona stalówka do środka, wepchnięte. Tutaj jest gorzej już, jak nie ma tego systemu power filler, bo tutaj trzeba trzymać, uważać, żeby nie wyrwać przez przypadek tego wszystkiego ze środka, bo się nam atrament wtedy może wylać. Jak wkręcam tłoczek, widać, że powietrze uchodzi z tłoczka, no i teraz nabiera tu w tym wypadku wodę, a praktycznie przy wypadku napełnienia atramentem, oczywiście odpowiedni rodzaj atramentu, który tam będziemy mieli, nabierze. No i właściwie to, jak tutaj widać, bardzo dobrze ten system działa, bo takie tam baniek powietrza specjalnie nie widzę w tym tłoczku. Znaczy, tam jakaś pewnie malutka się zawsze trafi, ale nie jest to tak, że tam się jakieś duże ilości tego powietrza gromadzą. I to mówię, przy napełnianiu trzeba bardzo uważać, żeby, to jest trudno wyjąć teraz to bez korpusu. Można wyciągnąć przez pomyłkę, ostrzegam, żeby nie wyciągnąć po prostu tłoczka ze środka. Jak widać, tam jakaś drobna banieczka się jednak ostała w tym. No i wyjmujemy, i jeśli mielibyśmy atrament, no to wycieramy tym kawałkiem filcu nadmiar atramentu ze stalówki i gotowe. A teraz spróbujmy włożyć inne pióra. Tutaj lamy, wąskie lamy, nic z tego, nie napełnimy tym inkpotem tego pióra. Tu mam pelikano i zobaczmy, bo to jest dość wąskie, ale tu widać, o, blokuje się, podnoszę i widać, że woda nie wycieka, czyli uszczelniło się. Teraz mogę powiedzieć, że tutaj jest centymetr, a tutaj no, jakieś tam 8 mm,
czyli od centymetra wzwyż tej średnicy końcówki pióra. Myślę, że ten pojemniczek podróżny spełni swoją funkcję. Tutaj ciekawostka, to jest lamy, które nie jest do końca okrągłe. Ma taki trójkąt zaokrąglony. Tutaj trochę ryzykuję, czy mi coś tam nie pocieknie, no ale jak widać, ta guma w środku się dopasowała, uszczelniła te nierówności, które w tym piórze są i daje jej się napełnić. To moje najgrubsze pióro, jakie mam. Parker Duo Fold też daje radę, też można włożyć do środka i oczywiście napełnić atramentem, kręcąc tam za tułoczek. Także nie do wszystkich piór oczywiście się to nadaje, ale myślę, że do jakiejś przeważającej większości jest to bardzo ciekawe transportowe urządzonko, które każdy pióromaniak na wakacje powinien zabierać z sobą, żeby nie zostać bez atramentu. Dziękuję za uwagę.